Tak, żeby czuć ją przez. Tak? Czyli trochę dać odpocząć, zobaczyć jak reaguje. Bo nie każdy może tutaj, jak ma duże nadciśnienie, to tutaj przy szyi nie szarpać. Tylko do karku i z powrotem. A głowę zostawić. Przeciwzielakom. Nie trzeba. Odprężać często nogi. Siadać sobie, poruszać palcami, bo to jest bardzo ważne. Poruszanie palcami. U stóp. Też, ale u stóp głównie. Podkurczać, sząsać łydki. Sząsanie łydek. Tak, żeby odprężać, jak się długo stoi, to trzeba przerywniki robić. Trzeba usiąść te nogi, wyciągnąć, napiąć. Jak się długo siedzi, to trzeba stać, porozciągać tak od palców do odpięty do palców te stopy, łydki. Bo to jest dobre, bo jak się najgorsze jest, jak się przeciąża te nogi przy żelakach. Czyli długo, za długo stoi, za długo siedzi intensywnie. Musi być ruch. Musi być to rozluźnianie. To rozluźnianie. To sąsanie łydek. O. I teraz często myć stopy, kąpać, moczyć, poruszać w środku znowu palcami w miejsce. 5 minut. Później sobie wytrzeć. Pokrzywą można sobie przykrać. Ale taką pokrzywę bardzo dobrą. Mamy maści. Jak puchną, to przeciwopuchlizną. Mamy odżywkę mięśniowo-stawową. Też. I tu by trzeba było zobaczyć tą maścią. O, może być ta maść. Te żelaka. Proszę sobie zaraz spojrzeć. Bo to nie jest tak, że na żylaki mama wszystko ma taką maść. Trzeba stosować te reguły, rozluźnianie. Tak. Żeby one nie były cały czas te łydki takie nabite i obciążone. Tak. No bo to na bo przyczyn jest przynajmniej 27 powstawania żylaków. Mówiłem, że bo to oprócz spraw zastawkowych, podstawowych, to jest jeszcze otyłość, przeciążenie, przemęczenie. Zakładanie nogi na nogę, jak się ma żylaki, też nie jest dobre. Nie, to już uciska. Bo to się uciska, jakieś uciskowe sprawy trzeba uniknąć. Opaski uciskowe, skarpetki uciskowe. Ale to poruszanie palcami, one zaczyna się tu, gdzie się tworzą żylaki. Głównie, bo one się nawet w udach mogą tworzyć. Albo na wierzchu stopy. Nie naciskać, one nie mogą mieć nacisku. Ale rozluźniania tak. Jak najbardziej. Chodzić sobie na co drugi schód, odpięty zacząć, przetaczać na palce i następny. Także łydka się naciąga. Takie fajne uczucie jest, jak się nauczy tego ćwiczenia. Odpięty. Odpięty i tak przetaczać całą stopę na palce. A tu się ten napina, rozciąga. Tak. No to są najlepsze na takie te podstawowe. Nie w zimnie, w słońcu nie leżeć. Jak się na słońcu chce być, to trzeba stopy przykryć te żelaki. W zimnej wodzie bardzo dobrze postąpać, bo nawet teraz jeszcze po kolana w wodzie, jak bocian sobie podreptać. To dla żelaków jest bardzo dobrze, jak jest chłodna woda. Tak, tak sobie zobaczyć.